Jan Przemyłski, jesteśmy w drugim dniu Europejskiego Forum Przyszłości. Z nami jest kolejny gość, dr Janusz Michałek, prezes z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Dokładnie tak, a więc cieszymy się, tym bardziej, że te 25 lat Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to naprawdę były lata udane. To... Panie prezesie, to zacznijmy od tego, po co ta strefa została powołana i jakie są jej główne cele i główne zadania? Dokładnie 25 lat temu pierwszy inwestor, jakim był Opel wtedy w Gliwicach, zmienił w pewien sposób obraz całego naszego regionu i miasta przez te 25 lat, bo to przyciągło kolejnych inwestorów. Tak teraz tych inwestorów to jest prawie 500. To 40 miliardów zainwestowanych środków, to 90 tysięcy miejsc pracy, a nasze opracowania mówią, że jedno miejsce w strefie to kilka wokół, czyli pośrednio jesteśmy pracodawcą czy kilkuset tysięcy miejsc pracy. To naprawdę ma znaczenie dla tego regionu. Przecież dobrze wiemy, jak te 25 lat temu wyglądał region. Problem z zamykaniem nagłym kopalniami, brakiem pracy, dla jakiejkolwiek pracy. I to było 20 parę lat temu. Dzisiaj my jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, no to mamy inwestorów najlepszych z całego świata. To już nie są, jak to można powiedzieć, montownie. Wczoraj otwieraliśmy najnowocześniejszy zakład w historii globalnego gracza, jeśli chodzi o baterie elektryczne. SK Innovation, koreańsko-południowa inwestor. Nie ma takiego zakładu na świecie. Ich najnowocześniejszy zakład jest jak gdyby 8 lat technologicznie do tyłu. Nie? Inwestycja prawie 6 miliardów złotych. A widać, że panowie prezesi z Korei są zdeterminowani do kolejnych projektów, więc cieszymy się. Panie prezesie, a czy trudno się pozyskuje takich partnerów? Czy to są wieloletnie rozmowy na wielu płaszczyznach? Dzisiaj mieliśmy taki panel dotyczący stref. Byli koledzy z największych stref w Polsce. Był pan minister Grzegorz Piechowek, który odpowiada, czy nadzoruje specjalne strefy ekonomiczne. To jest bardzo skomplikowany jak gdyby problem. To nie jest tak, że ten inwestor przychodzi sam, że czasami parametry nie są najważniejsze. To są też relacje, to jest tworzenie takiego ekosystemu, takiego otoczenia biznesu, żeby wykorzystywać maksymalnie ten złoty trójkąt. Nauka, biznes, samorząd, bo do projektu inwestycyjnego, dobrego projektu inwestycyjnego potrzeba tych trzech partnerów. Bo dzisiaj bez nauki, bez dobrej kadry wykształconej, dobrze wykwalifikowanej nie będzie sukcesu. Bez samorządu, bez planów, bez przygotowania terenów inwestycji nie będzie. No i musi być ten biznes, który będzie chciał otworzyć się. Więc nam się to udaje, a bardzo chciałbym podkreślić, że przepisy polskiej strefy inwestycji dały szansę wreszcie odkłamać czy odczarować taki stereotyp, który był, że specjalne strefy ekonomiczne to tylko dla największych, tylko dla tych zagranicznych. Dzisiaj w naszej historii 25 lat w ilości decyzji i jak również w kapitał dominuje polski kapitał i polskie firmy mają większość decyzji o wsparciu. Panie prezesie, jesteśmy podczas w drugim dniu Europejskiego Forum Przyszłości. Dzisiaj też ważne wydarzenie się nastąpiło, związane właśnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tak, chcemy uczcić i celebrować to nasze święto, te 25 lat w regionie. Dzisiaj jest jedno z ważniejszych wydarzeń w regionie, więc dla nas to jest okazja, żeby wspólnie tym sukcesem się podzielić, pochwalić, żeby spotkać, podziękować też i samorządom, marszałkom i też naszym inwestorom za te 25 lat funkcjonowania, ale też porozmawiać, co dalej, co trzeba by było zmienić, czy w funkcjonowaniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ale też chciałbym nawiązać do tej umowy o partnerstwie, która została dzisiaj podpisana, kolejna, prawda? Kolejny jak gdyby taki nasz kick-off, który chcemy zrobić, ponieważ wiemy, że bardzo ważne jest tworzenie miejsc pracy. Wiemy, że bardzo ważne jest tworzenie miejsc pracy, utrzymywanie tych miejsc pracy, ale też chcemy pomóc naszym polskim małym inwestorom w tej ekspansji zagranicznej. My mamy umowę z Suez Canal Economic Zone
z odpowiednikiem specjalnej strefy nad kanałem Suezkim. Mamy 100 hektarów dla polskich przedsiębiorców. Otwieramy i będziemy chwalić się projektem Brasilesia. To jest projekt dla firm polskich i brazylijskich, które by chciały zainwestować tutaj w regionie, albo polskich, które by chciały w Brazylii. Więc to porozumienie pozwala nam dać jeszcze dodatkowe kompetencje, które ma Polska Agencja Inwestycji i Handlu u siebie. Ma kilkadziesiąt placówek zagranicznych, ma niezmierzone kontakty. No więc poszukać najlepszego biznesu, ale również pomóc naszym, z naszych firm, z naszego regionu w tej ekspansji zagranicznej. Panie prezesie, powiedział pan już też trochę o planach na przyszłość, ale chciałbym też pana dopytać, jakie główne cele i wyzwania stoją przed Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną? Jesteśmy na Śląsku, czyli transformacja energetyczna. Pomoc w transformacji energetycznej małym, średnim i dużym firmom. My czasami musimy przyjąć pewne ryzyko, bo nam jest łatwiej rozmawiać jako agencja rządowa z samorządem, z rządem i tak dalej. Dwa, na pewno zagospodarowanie i wykorzystanie terenów pogórniczych, poprzemysłowych. To są tysiące hektarów dzisiaj w pewien sposób bezużytecznych, a nawet problematycznych, wielu interesariuszy. My chcemy jako KSS w tym uczestniczyć, popatrzeć globalnie na to, spróbować je odzyskać, przywrócić im te własności gospodarcze i społeczne, bo przecież to jest wielka szansa. Nikt nie ma na całym świecie takich terenów tak dobrze skomunikowanych, tak dobrze uzbrojonych, przygotowanych, jak właśnie na Śląsku. I to są na pewno dwa wielkie kierunki, no bo przecież i trzecim, który jest naturalnie, że tworząc dobre, wysokopłatne, zaawansowane miejsca technologicznie, miejsca pracy, to dajemy szansę tym ludziom, którzy dzisiaj pracują w górnictwie albo zastanawiają się, co zrobić, w sposób ewolucyjny przejść tą transformację i znaleźć dobrego pracodawcę w tym. Bo ja nawet osobiście mam takie przypadki, że już ludzie w strefie zarabiają zdecydowanie lepiej niż w górnictwie. Czyli kibicujemy, aby wszystkie te założenia, o których pan powiedział, się spełniły w najbliższych latach. Panie redaktorze, i obiecajmy sobie, że za 25 lat, jeśli będziemy pełnić obie te funkcje, to sobie zrobimy podsumowanie i naprawdę uważam, że mechanizm specjalnych stref ekonomicznych jest bardzo dobry. Polska strefa inwestycji, gdzie nie ma już teraz tych granic, Polska jest całą strefą inwestycji, spowodowała naprawdę kolosalną różnicę. My wygrywamy naprawdę projekty jako Polska z całego świata. I to nie dzieje się tylko tu na Śląsku. Ja też chciałbym złożyć gratulacje moim kolegom z innych stref Polski. Oni też mają. Oczywiście śmialiśmy się na paneli, że cały czas i tak gonią Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale też robią swoje rekordy we swojej własnej historii. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.